Dlaczego Bitcoin nigdy nie będzie stosowany jako powszechny środek płatniczy? Cześć, jeżeli jeszcze nie mieliśmy się okazji poznać, nazywam się Piotr Ostapowicz. Od ponad roku zajmuję się zarabianiem w internecie oraz kryptowalutami. I także od ponad roku prowadzę kanał na YouTube, ten kanał na YouTube, który opowiada właśnie o tych rzeczach. Więc jeżeli jesteś osobą, którą te tematy interesują, pomyśl o tym, żeby zasubskrybować ten kanał. Więc co dla Ciebie dzisiaj ciekawego przygotowałem? Oczywiście spotykamy się jak co weekend regularnie. Dzisiaj już mamy 49. odcinek naszej serii budowania portfela kryptowalut, czyli co weekend kupujemy za 20 zł bitcoina, za drugie 20 zł altcoina i sprawdzamy na przestrzeni czasu, czy jest to w ogóle opłacalne oraz sprawdzamy co bardziej inwestować w bitcoina, czy w pozostałe kryptowaluty zwane altcoinami. I właśnie dzięki temu eksperymentowi możemy wyciągać, mam nadzieję, coraz to ciekawsze wnioski, co dalej skutkuje coraz lepszymi decyzjami. Więc przechodzimy szybciutko do naszego portfolio. Jak widzimy, Bitcoin wciąż w zdecydowanej dominacji, tak samo jest na rynku, około 54%, więc Bitcoin sam w sobie w stosunku do altcoinów trzyma się bardzo, bardzo fajnie. Aczkolwiek jeżeli chodzi o price action, tak, czyli o to, co się dzieje z cenami, no właściwie oprócz tego, co się dzieje na rynku altcoinów, nie możemy powiedzieć nic zbyt dynamicznego o kryptowalutach, o cenach kryptowalut, ok? Właściwie o cenie Bitcoina, ponieważ ta od jakiegoś czasu jest dość stabilna w okolicach 6400-6500 dolarów. Z naszej perspektywy jest to ok, ponieważ jest to wciąż ponad dołkiem z lutego, gdzie mieliśmy cenę 6000 dolarów, co pozwala nam też, aby nasze złotówki, mając teraz wyższą wartość nabywczą, możemy po prostu zakupować więcej kryptowalut, więcej Bitcoina, co za chwilę także zrobimy. Ok, więc tak wygląda nasz portfel. Ostatnie tygodnie delikatnie trochę lepiej jesteśmy, pomimo tego, że oczywiście wejdźmy może na wszystkie zrealizowane i niezrealizowane zyski i straty. Oczywiście pamiętaj, ten eksperyment zakłada długoterminowe trzymanie kryptowalut, więc na pewno będziemy się tym zajmować jeszcze w roku 2019 i potem prawdopodobnie jeszcze nawet dłużej, tak żeby po prostu mieć to czarno na białym, co to tak naprawdę oznacza. Jak widać, większość kryptowalut jest tutaj dla nas na minusie, jeszcze sprawdzimy w stosunku do Bitcoina. Tu już mamy kilka kryptowalut na zielono i nasze portfolio jest w okolicach minus 23% na minusie. Ok, co oznaczało, gdybyśmy kupowali tylko Bitcoina od samego początku, od 49 tygodni, czy 48 tygodni, mielibyśmy tutaj po prostu zero i mielibyśmy po prostu więcej Bitcoina i byłoby to nieco bardziej opłacalne. No ale to jest eksperyment, więc sprawdzamy, co się bardziej opłaca i pamiętajcie, sprawdzamy to długoterminowo, ponieważ kryptowaluty już niejednokrotnie nas zaskoczyły, pokazując, że są momenty na rynku takie, kiedy altcoiny bardzo mocno nabierają na sile i potrafią kilku lub nawet kilkunastokrotnie w stosunku do Bitcoina zwiększyć swoją wartość. I tak jak właśnie tutaj widzimy, to są te momenty, te dołki tutaj, kiedy altcoiny po prostu dominowały. Teraz jesteśmy na górce, gdzie teoretycznie Bitcoin ma większą siłę przebicia. Czy pójdzie jeszcze Bitcoin w górę? Nie wiem, nie jestem co do tego przekonany, że przebijemy 60%, ok, dominacji Bitcoina. Myślę, że nawet nie przebijemy 56%, ponieważ tą górkę już zahaczaliśmy kilka razy. Natomiast no ja osobiście czekam oczywiście na te dołki i to będzie być może moment, kiedy po raz pierwszy zrealizujemy jakieś zyski. Oczywiście w parze z tym musi pójść cały rynek kryptowalut do góry, tak samo cena Bitcoina powinna pójść do góry i tak jak rozmawialiśmy w ostatnich odcinkach, czekamy na ETF, czekamy na BAC i czekamy na szereg innych rzeczy, które mogą teoretycznie i bardzo prawdopodobne się wydarzyć w najbliższych tygodniach oraz miesiącach. Więc trzymamy kciuki za to, co się dzieje na rynku, a my przechodzimy do naszego eksperymentu. Ok, więc lądujemy standardowo na BitBayu, czyli robimy szybka transakcja za złotóweczki, za 20 zł kupujemy 81804. Ok, 81804. I teraz jaką drugą kryptowalutę dzisiaj kupimy? Patrząc na nasze
na nasz portfel. Dużo mamy kryptowalut z dużym czerwonym minusem. Ok. Jednak jak wiecie, skupiam się teraz na coinach mocno, na coinach infrastrukturalnych. I coinem, którego tutaj zauważyłem, trochę nie dopieściliśmy, jest coin Fusion, którego kupowaliśmy do tej pory tylko raz, a jego cena w stosunku do tego, co kupowaliśmy wcześniej w tym eksperymencie, jest około 65% na minusie, więc korzystając ze strategii uśredniania cen zakupu, po prostu kupujemy teraz Fusion po dużo korzystniejszej cenie. Więc lecimy na zakupy. Aby kupić dzisiaj Fusion, idziemy na giełdę Buybox. Kryptowalutę Fusion możemy kupić już na kilku giełdach, jednak na obecną chwilę dla mnie osobiście giełda Buybox jest dość intuicyjna i dość prosta w obsłudze. I do tego też są większe wolumeny niż na innych giełdach, co sprawia, że po prostu kupujemy po troszeczkę lepszych cenach, oczywiście na czym nam zależy. I jak widzimy, mamy tutaj ofertę sprzedaży za 13 935 satoshi, jednak żeby wiedzieć, ile tej kryptowaluty kupimy za 20 zł, musimy najpierw sobie to policzyć. I teraz, jeżeli cofniemy się na BitBay, klikniemy historię, mamy tutaj informację, że kupiliśmy nawet troszeczkę więcej Bitcoina niż tutaj, po prostu w momencie, kiedy wpisywaliśmy te 20 zł. Czym jest to spowodowane? Że zanim kliknęliśmy, po prostu pojawiła się troszkę lepsza oferta, z której my skorzystaliśmy, co oczywiście jest na naszą korzyść. Więc lecimy tutaj 82158 i to dzielimy na obecną cenę Fusion, po której będziemy kupować, czyli po 13935 satoshi. Czyli kupimy dzisiaj 5,896. Ok, zaokrąglimy sobie. Więc 5896. 5896 i klikamy Buy. Mamy podwójne zabezpieczenie na tej giełdzie, więc szybciutko sobie wpisuję hasło. Order completed. OK, dodało się tutaj do mojej sumy i mamy też informację, tutaj potwierdzenie, że zakup został dokonany. Więc w tym teraz, aby oczywiście wszystko fajnie monitorować, przechodzimy szybciutko do coin tracking i wpiszemy nasze zakupy do systemu, tak aby po prostu mieć i informacje, i statystyki, i porównanie na przyszłość. Standardowa procedura, jaką robimy już co tydzień na początku, wpisuję sobie wirtualne 40 zł, tak właśnie, aby mieć więcej statystyk, ok, więc klikam sobie 40 zł i następnie wpisujemy nasze trady, czyli na początek jest to Bitcoin, jeszcze się upewnię, ile to było, 82158, waluta Bitcoin. I oczywiście sprzedaliśmy tutaj 20 zł. Dodajemy transakcję i szybko kolejna transakcja, kolejny trade. Kupiliśmy dzisiaj 5,896 kryptowaluty Fusion za równowartość oczywiście 20 zł w bitcoinach. Klikam dodaję transakcję. Fajnie, wszystko mamy na miejscu. I teraz bardzo ważna rzecz, czyli dlaczego jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Bitcoin, ale także inne kryptowaluty nigdy nie będą używane powszechnie do płatności. To słowo powszechnie jest bardzo, bardzo ważne. Ok, żebyś zrozumiał ten punkt widzenia, chciałbym się z Tobą podzielić czymś, czego ja się dowiedziałem dość niedawno, mianowicie o prawie Greshama. OK, prawo Kopernika Greshama. Co to prawo mówi? Zasada mówiąca, że jeśli jednocześnie istnieją dwa rodzaje pieniądza pod względem prawnym równowartościowe, ale jeden z nich jest postrzegany jako lepszy, na przykład o wyższej zawartości kruszcu, ten lepszy pieniądz będzie gromadzony, a w obiegu pozostanie głównie ten gorszy. Krótko mówiąc, gorszy pieniądz wypiera lepszy. I teraz jak to rozumieć? Ok, ponieważ musimy się tu odnieść oczywiście do kryptowalut i do naszych walut fiducjarnych, czyli powiedzmy do naszych złotówek. Dlaczego na obecną chwilę bardziej jest popularne to, aby obracać jednak tym pieniądzem gorszym, pieniądzem inflacyjnym, który traci na wartości, niż pieniądzem, który zyskuje na wartości? I tu właściwie odpowiedź jest w samym tym pytaniu,
ponieważ jeżeli, tak jak działają banki centralne, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, oczywiście dodrukowują pieniądze, co sprawia, że inflacja jest coraz mocniej odczuwalna u nas. To zobaczcie wykres inflacji w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Średni procent inflacji w Polsce jest to około 3%. Jednak teraz idziemy jeszcze bardziej w górę. Nie ma tu statystyk za 2018 rok, jednak moim zdaniem dosięgnął one tutaj tego miejsca około 5%. Oczywiście co to jest inflacja, czyli po prostu spadek wartości nabywczej pieniądza, czyli jeżeli tutaj w tym miejscu mogłeś kupić za 100 zł, powiedzmy, nie wiem, 100 bochenków chleba, to dzisiaj, powiedzmy, możesz kupić za to 50 bochenków chleba, ok? Czyli te same pieniądze po prostu mają mniejszą siłę nabywczą. Ale dlaczego one są co tak bardzo popularne i są bardziej popularne niż pieniądze, które jednak trzymają wartość lub ich wartość, czyli wartość nabywcza w czasie się zwiększa? Sytuacja jest bardzo prosta, ponieważ jeżeli myślisz rozsądnie, ekonomicznie, nie chcesz wydawać pieniędzy, których wartość rośnie z czasem, ale nie chcesz też trzymać pieniędzy, których wartość spada. Dlaczego? Ponieważ stajesz się po prostu biedniejszy. Okay? I to jest, myślę, taka podstawa, właściwie może nie ekonomii, ale jakiejś tam edukacji finansowej, którą każdy absolutnie powinien mieć. Oczywiście już pominę fakt, że tego w szkołach się nie uczy. Wielka, wielka szkoda. Natomiast mam nadzieję, że rozumiesz ten właśnie punkt widzenia. Banki centralne oczywiście dodrukowują te pieniądze i oczywiście sprawiają to, że ty i ja nie chcemy tych pieniędzy trzymać i zaczynamy tym pieniędzy po prostu je wydawać, zaczynamy na nie kupować, a te pieniądze po prostu napędzają gospodarkę i tak ten świat się kręci. Ale jak mogą wyglądać najbliższe lata czy dziesięciolecia w związku z kryptowalutami? Załóżmy, że masz po 100 tysięcy złotych. Ok, masz 100 tysięcy złotych w walucie fiducjarnej, jak złotówki, i powiedzmy, masz 100 tysięcy złotych dzisiaj w Bitcoinie. I powiedzmy, dzisiaj wiesz, że długoterminowo i średnioterminowo kryptowaluty zyskują na wartości. Ok, a pieniądz fiducjarny średnioterminowo i długoterminowo traci na wartości. I przychodzi moment, gdzie potrzebujesz coś kupić za te 100 tysięcy złotych. Samochód lub może mieszkanie, jakieś kawalerkę, ok? I teraz pytanie, jakich pieniędzy do tego użyjesz, żeby to kupić? No i jeżeli myślisz chociaż trochę ekonomicznie, absolutnie powinieneś wybrać opcję płatności pieniądzem, którego wartość spada, ponieważ za rok tym pieniądzem już tej kawalerki, powiedzmy, nie kupisz. Okay? A tym drugim pieniądzem jest szansa, że kupisz większe mieszkanie. Więc to jest dość proste i logiczne. Ale co to dalej może oznaczać dla kryptowalut i dla długoterminowego, powszechnego przyjęcia w płatnościach, o ile w ogóle jest to możliwe? Trzeba wziąć pod uwagę, że większość rynku myśli w ten sposób. Okay? I nie mówimy tu tylko o rynku polskim, ale mówimy o rynku światowym. Rynek światowy myśli w ten sposób, że jeżeli mamy na przykład złoto, to ludzie wolą trzymać złoto. Zresztą to już właśnie się wydarzyło, doświadczyliśmy tego w historii, gdzie po prostu kiedy złoto było używane oczywiście do wymiany wartości, ok, i mogliśmy za złoto kupować różne rzeczy, tak z czasem, kiedy pieniądz fiducjarny nabierał coraz większej mocy i popularności, oczywiście złoto zostało wyparte przez ten słabszy pieniądz, a złoto jest traktowane po to, aby długoterminowo przechować wartość nabywczą pieniądza. Ok? Mam nadzieję, że też to rozumiesz i tego po prostu też doświadczyłeś, czy może na sobie, lub być może tego gdzieś po prostu wyedukowałeś się w tym temacie już wcześniej. Więc tak to właśnie wygląda. I większość rynku myśli właśnie w ten sposób, aby jednak wydawać te pieniądze słabsze, ok? Żeby pozbywać tych pieniędzy słabszych, inwestować, kupować, konsumować, ok? Cokolwiek robić, ale z tymi pieniędzmi słabszymi po prostu je puszczać w rynek. Natomiast jeżeli chodzi o pieniądze, które teoretycznie i praktycznie długoterminowo lub średnioterminowo zwiększają swoją wartość, mamy tendencję, rynek ma tendencję do tego, żeby te pieniądze trzymać po prostu długoterminowo, aby zachować wartość pieniądza lub ewentualnie zwiększyć wartość nabywczą swojego pieniądza. I teraz możemy zauważyć tą taką tendencję, tą zmianę, która też miała miejsce w ostatnich dziesięcioleciach, kiedy właśnie złoto zostało wyparte przez pieniądz fiducjarny i złoto już nie bierze czynnego, powszechnego udziału w wymianie towarów i usług na całym świecie. I mam nadzieję, że się z tym zgodzisz. Więc czy tak samo zachowa się Bitcoin? Ponieważ na obecną chwilę oczywiście
że są miejsca, gdzie można za złoto coś kupić. I oczywiście, że są miejsca, gdzie za kryptowaluty można coś kupić. Ponieważ z punktu widzenia, pamiętaj, sprzedawcy, który myśli średnioterminowo lub długoterminowo, oczywiście, że lepiej mu przyjąć pieniądz, który długoterminowo ma większe szanse na wzrosty, chociaż na obecną chwilę oczywiście mówimy o dużych wahaniach cen kryptowalut, więc tym bardziej jeszcze sprzedawcy niechętnie używają tej formy płatności, chyba że poprzez takich pośredników, które pozwalają na bardzo szybką wymianę tej kryptowaluty na pieniądz fiducjarny, okay? Czy w naszym przypadku na złotówki, ale oczywiście nie jest to jeszcze powszechne. I czy będzie powszechne? No ja osobiście uważam, że jednak prawdopodobnie nie. Ale jeżeli nie, no to dobrze czy to źle dla Bitcoina, że on nie będzie powszechnie akceptowany do płatności? Moim zdaniem bardzo, bardzo dobrze. Ponieważ pamiętaj, Bitcoin jest poniekąd deflacyjny, okay? Czyli jego wartość właśnie średnioterminowo, długoterminowo rośnie, co pokazał czas. Pamiętaj, że mamy halving, czyli niedługo, czyli coraz mniej Bitcoina będzie wydobywane, czyli podaż Bitcoina będzie coraz niższa i oczywiście ilość Bitcoinów jest ograniczona. Czyli na obecną chwilę już Bitcoin jest tą walutą, która potrafi przechować wartość. Okay? I moim zdaniem na przestrzeni kolejnych lat, ale też dziesięcioleci, będzie idealnym instrumentem, żeby przechowywać tą wartość długoterminowo. Okay? To jest moje zdanie, a co za tym idzie? Cena Bitcoina będzie po prostu rosła. Dlatego też prowadzę ten eksperyment, dlatego też kupuję kryptowaluty i buduję swój portfel kryptowalut, ponieważ wierzę w to, że nawet jeżeli kryptowaluty nie będą powszechnie używane do płatności, no niektóre prawdopodobnie tak czy siak będą. Ok? Jeszcze za chwilę o tym powiemy. Natomiast długoterminowo ja wierzę w to, że wartość kryptowalut będzie rosła i w ten sposób osoby, które po prostu trzymają na long term, będą w wielu przypadkach zadowoleni z tej decyzji. Ok? Więc podsumowując, jeżeli Bitcoin będzie używany do tego, aby przechowywać długoterminowo wartość, bardzo, bardzo jego wartość będzie z czasem rosła. Ale co może się wydarzyć, jeżeli chodzi o kryptowaluty, o waluty, którymi będziemy płacić, ponieważ no, pieniądz fiducjarny, jak wiemy, nie jest idealny, Bitcoin też nie jest idealny, jednak jest teoria, w sumie już też praktyka, że powstają waluty narodowe i jednak państwa, banki centralne także będą chcieli stworzyć własne kryptowaluty, które będą niestety inflacyjne, jednak w jakimś stopniu będą miały jakieś zabezpieczenie, ok? Ponieważ no jednak ludzie, kiedy inwestują w kryptowaluty, co jest mega, mega ryzykowne na dzień dzisiejszy, nie mamy żadnej gwarancji bankowej, tak, że to po prostu jest bezpieczne, że jest to zabezpieczone jakimiś kruszcami czy czymkolwiek innym. Jest to niczym nie zabezpieczone. Natomiast jeżeli powstaną kryptowaluty narodowe, kryptowaluty banków centralnych, może się zdarzyć tak, że te kryptowaluty oczywiście będą dalej inflacyjne, będą działały na bardzo podobnej zasadzie, jakiej działają dzisiaj waluty fiducjarne, czyli po prostu moim zdaniem pieniądz papierowy zostanie absolutnie wyparty przez pieniądz elektroniczny, ponieważ to jest dla państw większa kontrola, a jeżeli ludzie zauważają, że kryptowaluty dają poniekąd tą wolność i po prostu anonimowość, wolność, tak, gdzie jednak mogą sami decydować o tym, co się dzieje z ich pieniądzem i nie są tak inwigilowani, nie są tak kontrolowani, banki i państwa mogą sprawić to, że wypuszczą swoje własne kryptowaluty, które będą kryptowalutami inflacyjnymi, które w jakiś sposób przedstawią je nam w tak cudownym świetle i osoby, które obawiają się i nie są w stanie podejmować ryzyka, niestety, może stety albo stety, zobaczymy oczywiście, jak czas pokaże, będą z tych kryptowalut korzystać, ponieważ już słowo kryptowaluty nie jest tak niepowszechne, ok? I te słowo coraz bardziej będzie się gdzieś tutaj zakodowywać w głowach nie tylko Polaków, ale i na całym świecie. Więc przyjdzie moment, ok, skoro są kryptowaluty, to korzystajcie po prostu z naszych, bo nasza kryptowaluta jest bezpieczniejsza, nie ma takich wahań cen, tak? I po prostu możecie bez problemu nimi płacić swoimi aplikacjami w telefonie i tak dalej, i tak dalej. A oczywiście wiemy, jeżeli kryptowaluta będzie taka sama jak fiducjarna, czyli inflacyjna, wciąż my będziemy coraz biedniejsi, o ile będziemy z tych kryptowalut, takich kryptowalut narodowych korzystać. Więc pytanie dnia. Co na ten temat sądzisz? Czy twoim zdaniem przyjdzie moment, w którym
Bitcoin nie będzie używany do płatności? Czy może jednak twoim zdaniem Bitcoin będzie używany do płatności, ale co ważne, czy będzie używany powszechnie na całym świecie? Daj koniecznie znać w komentarzach, a jeżeli w tym wideo była dla ciebie wartość, koniecznie zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Zapraszam cię także na mojego bloga www.cryptostarter.pl, gdzie dzielę się jeszcze większej ilości informacji na temat zarabiania w internecie. A póki co, trzymaj się cieplutko, pozdrawiam cię serdecznie i do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!